Kochanie, co mi kupiłeś? No co, no co? Ziarno. Słuchajcie, to jest tekst zawsze Marcina taty. Co mi kupiłaś? Co mi kupiłaś? Zawsze jak się przychodzi do nich do domu. Klaudia, co kupiłaś? Ziarno. A Marcin mi tym razem ziarno kupił. Ziarno, mamy kupioną pszenicę od sąsiada i owies. 400 kg kupiliśmy na teraz. Wiecie, kupujemy w mniejszych ilościach, żeby no mają ludzie większe możliwości jakby przechowywania niż my. No my mamy tylko beczki. To akurat chyba, nie wiem, to sprawdzamy. Znaczy ważymy teraz, bo akurat no sąsiad... Tak, musimy, no chcielibyśmy uczciwie podejść do tematu, bo akurat wagi nie było, a myślimy, że może być więcej, bo chcieliśmy wziąć 400 kg, ale wiecie jak to się tam z wiadra sypaje, a już widzę, że większe są worki niż 20. To czekaj, to tam było 30 kg. Tam było 30, to masz 26, 30. Dobra. Ale Kadia, bo tu jest dużo te... Dobra, ja wezmę coś do pisania. Musisz, bo tam końcówki są. Będzie coś jeszcze do tej beczki? Tak, jeszcze jeden powinien wejść. Dobra. Powiem wam, że jak macie małe gospodarstwa, to takie beczki robią robotę. Także to wygląda paskudnie, ale z 2,5 tony jesteśmy w stanie zbóż przechować. Pewnie bez dwóch zdań trzeba uwolnić tutaj ten lasek, bo on wygląda teraz kiepsko. Ja myślę, że tam z tyłu będę paszek rozkręcił. Tak mi się wydaje. 25. No i co? 200 kg i nawet dwie beczki nie są pełne. Widzicie jakie to jest pojemne cholerstwo? Piękna pszeniczka. Kurki będą zadowolone. Tak. A później my będziemy zadowoleni. Później my będziemy zadowoleni. Tak to jest. Pełna symbioza. Niestety później część tej symbiozy zostanie zżarta. No tak to w symbiozie. Jak to w symbiozie, dokładnie. No. Zawsze coś kogoś zżera. No tutaj mamy owiec, popatrzcie, to jest w teorii około, to jest 5 chyba worków, 5 czy 6 worków i popatrzcie jaka objętościówka jest już, owiec jest bardziej pulchny i mniej waży, chociaż te worki są ciężkie, one myślę, że koło 30-40 kg ważą. To jest tylko dla bardzo silnych mężczyzn robota, wyjątkowo wysportowanych, zabawnych, takich jak Rodzynek. Nie, tam przestań z tym rodzynkiem, bo jeszcze uwierzą. 42. Dobrze. Pamiętajcie, żeby zawsze wstrząsnąć. Wtedy się waży na alkohol. Kury to bardziej lubią. Kozy, a wy co tutaj robicie na tarasie? Co robicie? To dzisiaj uciekł. No świntuchy jedne. Zobaczcie jak nam nawiały, na taras się do nas wpakowały. Ja otwieram drzwi, a one stoją się na mnie patrzą. Stary k***a, co tu robisz? A ja mówię, kurwa, a wy kuleczka, co wy tu robicie? Kuleczka? Marta? Pogonisz je? Nie goni ich Amber. No świntuchy jedne. Tak, wiem, muszę wam nowy wybieg zrobić. Ty no patrz, no dały dyla. O, ty przybitonie. Tylko delikatnie, bo to była kuleczka, Amber. Chodź kulunia, kuleczka. Chodź maluszku. Proszę. One będą łazić teraz troszkę. Tak, one teraz będą tutaj eksplorować. Ale dziwko zaliczyłeś z tymi kozami? No, miały mi patrzeć, miały być za murem, znaczy za wałem. Tylko żeby one mi tam roślinek tamtych nie pozjadały, które posadziłam. Bo ja wiem, wy jesteście dobre aparatki. Dzisiaj robimy trociny dla chomików. W ten sposób właśnie dorabiamy się, sprzedając na worki trociny. Kupujemy deskę za 72 zł i sprzedajemy trociny za 25. Po co to robimy? Później zobaczycie na kolejnej części. Tak jest. To jest wartościowy materiał. No. Nikola już na pewno wie o co chodzi. No, Nikola może wiedzieć. Chcesz jeszcze jednego? No tak, wiesz, ja tego dużo potrzebuję. Klaudia nie pozwala mi pokazywać swoich liter. A i tak mam tutaj coś czuję. Draskę? Draskę. I to jest życie. Tak cały dzień, trochę więcej trocin, trochę więcej trocin. Jedna szczęśliwa rodzina kupi sobie trociny dla chomika. Tak, że już teraz na jajkach to... No. Słuchajcie, na jajkach się nie... Tak, na jajkach się nie wychodzi. Nie ma to jak chomiki. No przecież jak to z klejem rozrobię, to siądzie. Wiesz, to musi być zbite przecież do zaklejenia tych dziur. No, tak. Ile ja tego mam? No co ty? Myślę, że to jest sporo, ale możemy jeszcze zrobić tak. No ja bym jeszcze zrobiła. Wiecie co? Dzisiaj ma być przysrany dzień, powiem wam. Całą noc kozy nam ujadały. Ale wiecie, ale tak na zasadzie... Naprawdę. Dwa. Ja myślałem, że wstanę i po prostu co 2 godziny Marta cały czas się wydzierała. Ja wiem, czy co 2, wiecie, no jak w ciągu nocy, nie to wiem. Nie wiesz co ile, ale często. Za często. Ja już do niej wstałam, to już było ledwo coś świtało, nie wiem, która to była 6, czy która mówi, idę, może coś się stało. Nic! Patrzy na mnie i No. Chyba dzisiaj, wiecie, słyszeliśmy, że rójki, wiecie, bo to jest okres, generalnie się zapładnia te maluchy. No my chcemy jeszcze im rok dać jakby takiego rozkwitu. Ale cię wytrzymamy! Ja! Jak one tak wszystkie zaczną, bo dzisiaj ale to Marta daje Marta, ale owce też czasami próbują. Nie, owce chociaż nie, noc były cicho. Nie, owce są spokojne. Tak, masz rację, Ja myślę, że cała wiocha ją słyszała. Na pewno, Klaudia, w nocy. Ale wiecie, w nocy, kurwa, typu naprawdę jest cicho, a ona naprawdę jest głośno. Zamiast spać z koleżankami, to ona cały czas wszystkim opowiada, jaką ma chcicę. Nie mieliśmy na to za bardzo większego wpływu. I wiecie, to nie to, że my tam te kozy coś z nimi robimy albo o nich nie dbamy. Siano było, owiec dostały wieczorem, dostały rano, bo wiecie, bo już ona jakby w dzień też jest głośna. To dajemy im, żeby zapchać im te nic. Ona nic idzie na cholerną łąkę i robi na łące i wiesz, zje, zje, pełny pysk małej trawy i jeszcze żując tą trawę, przemielając ona jeszcze wiecie, na chcicę nie ma lekarstwa. Amber, nie przeszkadzaj, Amber, kochanie. Co się dzieje z tobą? Wiemy, ty też chcesz tulanki. No i u nas tak wszystko. Amber, czy to mi śmierdzi potwornie z pieska? Nie, Amber się spierdziała. Dobra, do roboty. To był taki mały przerywnik. To są deski szczotkowane. One są takie bardziej szorstkie. Podobno to było chyba jakieś zamówienie z zagranicy, że ktoś specjalnie sobie zażyczył takie dziwne te. Podobno gdzieś tam to modne jest. Ale my wolimy chyba tradycyjne, takie płaskie. Bo a poza tym nam się wydaje, że przez to, że jest szczotkowane, to może bardziej chłonąć wodę. A wiecie, no to tak też nam się wydaje. Tylko ostrożnie mi tutaj. A ty nosek przyszedł. Tak, przyszedł sprawdzić, co się dzieje. Widzisz, Amber, uważaj. Ale sknera. Tylko jedną flachę mi chce dać. Pół flaszki wikolu, pół wypiłem. Pokaż. Nawet pełnej mi nie chce dać, tylko mam 10 takich. Świnia. Ojciec, dzisiaj będzie swój obiad. A owsianka dla kornika. Dobra, przed chwilą dostałam opierdziel od starego, że za dużo dałam trocin. Zmniejszyłam o połowę. Jak myślisz, wystarczy tyle czy nie? Nie wiem. To ale odsypać czy zostawić? Odsypać. Odsypać? Dobra. Połowę jeszcze. Zrób, Klaudia, pierwszą ciapkę, wiesz? I zobacz, ile tego kleju idzie i później będzie łatwiej, bo ja nie mam żadnego pojęcia, jak to jest nasiąkliwe, jak to dużo potrzeba, żeby gęstość zrobić. Okej, dobra. Wiesz, zawsze zagęścić można trocinami, co nie? Poczekaj, zamieszam. O, proszę bardzo, uciekinierki. Już drugi dzień z rzędu mi nawiewają. Dzisiaj właśnie się znalazły tutaj u kury i u królików. taka mała czołgiska, wzięła na niego, stanęła. O, dalej się do niego dobiera, widzicie? Już jest w strzępach. Górę zasłoniłam miską. Spokojnie, spokojnie, to jest tylko kura. Dziewczyny, nie ma czego się bać, ona jest dużo mniejsza od was. Naprawdę. A ty gdzie wchodzisz, ciekawska? Następna, mało wam? Zobaczcie, jak mi tutaj rozsypały. Ja przychodzę, a patrzę, tutaj fura żarcia jest. A one pałaszują. Co wam dzisiaj wpadło do głowy? A ten Amber co? Pogoniowce. Pogoń je do domciu. Spik, Amber. Amber, spik. Dobrze. Spik. Goń je do domu. Bardzo dobrze, goń do domu. Zastanawiacie się, co robię? Już wam mówię. A kupiliśmy kapustę kiszoną, o której wspominaliśmy w poprzednim naszym odcinku odnośnie nieśności. Chcemy właśnie spróbować, bo dużo było właśnie pozytywnych opinii na ten temat i zobaczcie właśnie, co mam. Wiem, mimo że powinna być bardziej kapusta taka z beczki, niepasteryzowana, ale chcemy po prostu zobaczyć, jak to faktycznie działa, czy naszym kurkom posmakuje. A, kochanie, zobacz, słonko teraz wychodzi. Idziemy również po jarzębinę. Jeden z widzów właśnie powiedział, że przemrożona jarzębina tak samo bardzo dobrze wpływa na odrobaczanie. Też chcemy poreksperymentować. Tak notabene. Naprawdę jesteśmy bardzo wam wdzięczni, nie będę z nożem tutaj, wdzięczni za wszystkie komentarze, za porady. Tak samo jak i my się uczymy od was, to mamy nadzieję, że to, co opowiadamy, mówimy, też pomoże innym. I naprawdę wielkie dzięki. Klaudia, czy ty z tych dziękuję to puściłaś bądka? Bo strasznie coś tu śmierdzi. Śmierdzi jak cholera. Kochanie, no, kapucha. Kochanie, w tym roku nie będzie bigosu u nas w domu. Nie będzie bigosu, wali jak cholera. Dobra, poczekaj. Dobra, dajemy im to. Trochę pokroiłam, żeby to rozdrobnić, bo wiem, że jak się niektóre pazgarniaki rzucą, to inne nic nie dostaną. Ty może jeszcze trochę im dać, pewnie. Co? Tam jest trochę tych kur, Klaudia. Tam jest trochę tych kurek. Wszystko dawaj, nie żałuj kapuchy. Dobra. Znowu spuściłaś. Wiem. Co? Nic. Widzieliście? W końcu się lustra dorobiłam. Starego maltretowałam z tym lustrem nie wiem ile czasu, no dość długo, ale w końcu się dorobiłam. Powiesił mi, po tygodniu czasu chyba mi powiesił, o ile się nie mylę. Przywiozła mnie, to jest, wiecie co, to jest tak zawsze. Ja jadę do domu, do rodziców, przywożę cały samochód kartonów jakiś i proszę go, weź mi zrób to, zrób mi tamto. Tydzień czasu muszę go mulić albo szantaż jakiś zastosować. Seksualny. Puściłaś się w palca? Wszystko dajemy? Czy wasze kobiety też was tak strasznie szantażują? Na S? Czy wasi mężczyźni też są tacy leniwi? Kogo to obchodzi? Lenistwo nie jest karalne. Szantaż jest. Psychiczne znęcanie się nad biednymi żuczkami. Dobra, tutaj, blej. Czekaj, chciałam nam do wypicia. No dobra, no to kury dostaną. Zaszalejemy dzisiaj. My mamy kapuchę niepasteryzowaną. Patrzcie, to jest obsługa. Podano dostało. Zobacz, jaka kolejka jest. Popatrzcie, co się dzieje. Słuchajcie, to są właśnie wasze porady. Mówiliście o kapuście, my najpierw usłyszeliśmy tylko jednej osoby, więc wiecie, no nie byliśmy pewni, mówimy, sprawdzimy. Po ostatnim naszym filmie posypały się komentarze, że kapusta kiszona to jest po prostu rewelacja. Zobaczcie, to jest, one nigdy kapusty nie widziały kiszonej, no bo mają durnych panciów. I popatrzcie, co one rzuciły się jak porypane na kilogram kapuchy. Myśmy nie wiedzieli, czy będą jadły, no to mówi, dorzucimy trochę pszenicy. I dorzucimy tam jeszcze obierek, tak żeby wiecie, i pieprzu dorzuciliśmy też na rozgrzanie. Rzuciły się, no myślimy, że to zniknie. Zwyczajna biała kapusta. O, macie, tutaj już coś widać. Coś niesamowitego, jak ciągną. No ale zawsze jakaś się znajdzie, która będzie uważała, że lepiej chodzić po tej kapuście, co? No, najpierw na kupę staniesz, a później po żarciu chodzisz, to dokładnie jak Pancio. Chodźcie dziewczyny, idziemy na spacer. Na jarzębinę idziemy dziewczyny. To jest jarzębina, zobaczycie. Zobaczycie, coś fajnego i smacznego. Króliki też mogą jeść jarzębinę, tylko jak się ma króliki z białą sierścią, podobno zmieniają one później kolor i są takie bardziej takie żółtawe. Tak, dlatego trzeba uważać, jeżeli macie króliki oczywiście, nie podawać królikom, które mają białe futerko. No ale co, to niech se mają żółtawe. No ojciec szuka jarzębiny, gdzie jest jarzębina? Szukaj. Tam jest jarzębina i tam jest jarzębina, mówiłem, że znajdę. No, ty masz tam wzrok sokoli. No, sokoli. Przecież ciebie też wypatrzyłem w tłumie. Trafiłam ci się jak ślepej kurze, co? No, raczej na odwrót. Spróbuj, kozo. A to będzie spadać, to niech sobie z ziemi. Patrz, jaka ładna przemrożona. Ale ładna przemrożona. Wiesz co, nazbierajmy więcej, to ja sobie do zamrażarki wsadzę. I będę miała w ciągu roku później. No. Widzicie, jakie jesteśmy pilni uczniowie? Od razu polecieliśmy po jarzębinę. I po kapustę. I po kapustę. Dziękujemy wam bardzo za te wskazówki, bo naprawdę są cenne. I nie to, że one idą w eter. Od razu na drugi dzień polecieliśmy po kapustę. Dzisiaj no to już następny, bo już nie wyrobiliśmy czasowo. Mamy jarzębinkę i zobaczymy, jak kurkom będzie to smakować. Wiemy, że jeszcze... Podobno wspaniale działają na odrobaczanie gałązki sosny i te igły, co nie? Nie wiem, cały czas dowiadujemy się coraz to nowych rzeczy i będziemy je eksperymentować, wprowadzać tutaj u nas na gospodarstwie i będziemy wam też zdawać relacje, czy to faktycznie skutkuje, czy nie. No i żeby nam kury nie padły. Wczoraj zjadły 2 kilo kapusty, tak. Dzisiaj wszystko żyje, no także na pewno jej nie zaszkodziła, muciły jak wariatki. No, a zobaczcie tutaj wokół nas, kto się znajduje. Nasze statki. Ale stoją koło nas, nie chcą odejść na krok. Dawaj. Fajna, piękna jest jarzębina. O, co między moimi nogami się znajduje? Widzicie te dwie łachudry? No i co? Ale tylko mnie nie przewróćcie, weź te rogi swoje. Starczy czy nie? No, to zobacz, co ja mam dla ciebie. Wciągaj jarzębinę. I to jak to lala. O, no to mamy przysmak, tak? Ale dobre. Niam. Ale blaskasz, ale ci smakuje. Niam, ale dobre. Niam, ale dobre. Brawo ojciec. Prawie całe wiaderko. Spisałeś się. O, patrz na mądrolińską. No masz, troszeczkę sobie podjedz. Ale wiesz, to nie za dużo dla ciebie, bo reszta będzie dla kurek i do zamrażarki. Ty kuleczko masz najlepiej. Z nami. To jest niesamowite, wciągnął wszystko. Wszystko. I dlatego Klaudia zwierzę na biedę. Rozumiesz? Możesz karmić właściwie czymkolwiek. No czymkolwiek, to nie. Ale, no. Wiesz, wiadomo, w jakichś tam normach i zasadach, ale zje dużo, no dużo więcej niż na przykład owca. Tak, owca ewidentnie tutaj nie ma co robić, nudzi się. Zobaczcie na nasze owieczki. Zabiera wiaderko, bo nadchodzi reszta bandy. A to mała niespodzianka, jeszcze nie zakończyliśmy tego filmu. Nie to, że zbieraliśmy jarzębinę tak do późna, no ale to chcieliśmy tutaj zrobić taki mały dodatek w postaci komentarzy. Chcieliśmy wam kilka komentarzy przeczytać odnośnie poprzedniego filmu o nieśności kurek, którym wyemitowaliśmy. Dostaliśmy liczne komentarze, za które serdecznie dziękujemy i bardzo dużo podpowiedzi, do których się zastosowaliśmy, jak widzieliście. A chciałam tutaj jeden, szczególnie nam tutaj z Marcinem utkwił jakby w pamięci i taki nam troszeczkę naświetlił lepiej sytuację, ten komentarz odnośnie kurek leghornów. Przeczytam Wam go. Jest to komentarz od Nubarus100. Zanim podjąłem decyzję o wyborze rasy, dużo czytałem na ten temat i faktycznie w różnych publikacjach taką opinię można wyczytać. Ja jednak zaryzykowałem i aktualnie mam od 1,5 roku na wolnym wybiegu 50 leghornów. Powiem Wam tak, nie zamienię tej rasy na żadną inną. Dbam o nie najlepiej jak potrafię, a one odwdzięczają się wspaniałą nieśnością. Latem osiągałem momentami 100%, najczęściej w okolicach 90%, raz na 2 tygodnie robią sobie przerwę i dają około 50%. Mają ocieplony kurnik, bez ogrzewania, o powierzchni 10 m2 i samym swoimi ciała nagrzewają wnętrze do kilkunastu stopni przy temperaturze zewnętrznej w granicach -8, -9. Przy temperaturze na dworze poniżej -4 stopni nie wypuszczam ich na dłużej niż pół godziny, godzina dziennie. Na razie tutaj zrobię małą przerwę. No, my tego nie wiedzieli, no, nie stosowaliśmy się do tego. Kurki u nas mają zawsze otwarte wybieg. Uważam, tak nam się wydawało, że po prostu one najlepiej po prostu uważają, czy mają wyjść, czy nie wyjść, czy im będzie zimno, czy nie, i chcemy, żeby po prostu znalazły sobie robaczka, może gdzieś tam jeszcze znajdą, i dlatego no, my mamy zawsze otwarte. Dobra, kontynuuję dalej. Dzień świetlny u mnie trwa 15-16 godzin. Do jedzenia dostałem wyłącznie surowe warzywa, owoce, gotowane ziemniaki i mieszankę paszową własnej produkcji ze zbóż od dawna zaprzyjaźnionego rolnika. Do śruty zbożowej dochodzi kreda pastewna, śladowe ilości soli. O, tego my nie dodawaliśmy. I no, to też dobra wskazówka. Olej rzepakowy i specjalna mieszanka witaminowa z certyfikatem dla chowu ekologicznego. Zimą dostają do ziemniaków suszone pokrzywy, zioła, natkę pietruszki, seleru, lubczyk i co tam się uda zdobyć, latem do ususzenia, oraz czosnek, imbir, trochę cebuli. Do wody raz-2 razy w tygodniu ocet jabłkowy, zgadza się, zapobiega zarobaczaniu. Żadnych kupnych mieszanek zbożowych, żadnych antybiotyków czy preparatów na poprawę nieśności i zabarwienie żółtka. Kolor żółtka nadaje marchew i buraczki czerwone, a nie chemia. Tylko tyle, aż tyle. Kurki są zdrowe, nigdy żadna nie zachorowała. Grzebienie wielkie, czerwone jak pomidory. Potrafią orać w błocie i w deszczu po całych dniach przy temperaturze 2 stopni, przemoczone do granic możliwości i nic im nie jest. Profilaktyka jest bardzo ważna. Osobiście uważam, że najważniejszą rzeczą to kupić młode kurki od hodowcy, który ma pojęcie o odchowaniu i wie, jak to prawidłowo zrobić. Zgadza się. Teraz, no jak my wspominaliśmy, my z leghornami nie mieliśmy dobrego doświadczenia z tego względu, być może, że nasz kurnik jest nieocieplany. Przy temperaturze teraz, jak jest -6 stopni na dworze, zamocowaliśmy termometr i tam jest dodatnia temperatura, chyba około 4 stopni jakoś tak, o ile się nie mylę, ale no wiecie, to nie są jednak no, tak optymalne warunki, jakie byśmy chcieli. Jest to kurka mniejsza, tak jak mówiliśmy, i dlatego poszliśmy w rosy większe. Natomiast już się zastanawiamy nad ociepleniem kurnika. Już tutaj kombinujemy, co by tutaj można zrobić. Mamy pewne pomysły. Zobaczymy, może na dniach je zaimplementujemy. Zobaczymy, jak to z czasem nam wyjdzie. Natomiast no, jesteśmy mile zaskoczeni, bo naprawdę wiemy, że leghorny są dobrymi wnioskami, jeżeli mają odpowiednie warunki stworzone do tego. Być może jak my u nas polepszymy, może się zdecydujemy na tą rasę. No jest to taka dla nas no, wskazówka i coś do zastanowienia, wzięcia pod uwagę na najbliższą przyszłość. Więc podsumowując ten komentarz, leghorny nadają się oczywiście do małych hodowli, to nie musi być przemysłowa, i są podobno bardzo dobrymi wnioskami. Natomiast trzeba spełnić pewne wymagania, żeby móc te kurki hodować. I tyle. Sprostujemy to, co my mówiliśmy. Po prostu u nas one no, nie miały siły bytu, ponieważ nie stworzyliśmy im odpowiednich warunków. I tyle. Takie, wracając do innych wskazówek. Widzieliście, że kurki dostały 2 kg kapusty kiszonej. Poszliśmy na całość. No, może na całość to nieźle powiedziane, ale mamy trochę tych kurek, więc chcieliśmy, żeby wszystkie dostały po trochu, więc 2 kg zasmakowały i faktycznie wtrążalały. Dużo osób o tym się podpisywało. Monika Misiek, Violetta J., Krzysztof Sobiński i jeszcze wielu innych, którzy stosują kapustę kiszoną i słuchajcie, faktycznie się sprawdza. Natomiast jarzębina, lipa. Był jeden komentarz, że kurki lubią jarzębiny i to też jest dobre na odrobaczanie. No niestety nasze kury nie chciały. Nie wiem dlaczego, o co... No, ale jak widzieliście za to, kozy były zadowolone, więc jarzębina nie poszła na zmarnowanie, więc jak widzicie, wszyscy byli zadowoleni i najedzeni. Jeszcze jedną. Generalnie naszą poradą jest dla osób, które by chciały się zdecydować na kurki, nie wiadomo jaką ilość, 10, 20 czy 30, myślę, że jak decydujecie się na to, weźcie pod uwagę, że kurnik jednak powinien być ocieplony, chociaż w jakimś minimalnym stopniu, ale naprawdę to jest istotny czynnik przy hodowli kurek. Ocieplając kurnik spowodujecie to, że po prostu kurki będą zdrowsze, będziecie mieć więcej jajeczek i oszczędzicie na paszy, ponieważ temperatura będzie odpowiednia. Kurki nie będą tyle konsumowały, żeby utrzymać odpowiednią temperaturę ciała, więc tylko to jest win-win, wygrana. Jest to inwestycja na samym początku, ale to Wam się szybko zwróci. My musimy teraz pokombinować, ale już wiemy jak. Dobrze, dziękujemy Wam serdecznie za ten odcinek. To jest takie nawiązanie do poprzedniego, mały taki dodatek i do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się, hej!